Myślisz, że wiesz wszystko o koszykówce? Hej, Index Kosz! To pigułka wiedzy o zielonogórskim baskecie. Ekstraliga, druga liga, rozgrywki młodzieżowe, a nawet amatorskie. Hej, Index Kosz! W czwartki o 11.15 w Radiu Index i w Index TV. Dzień dobry, Maciej Noskowicz. Witam w magazynie koszykarskim Hej Index Kosz, wszystkich fanów basketu w Zielonej Górze w Index TV i oczywiście w naszych mediach społecznościowych. Dzisiaj kibicowskie spojrzenie na Zastal. Witam bardzo serdecznie w naszym studiu Małgorzatę Zielińską. Witam serdecznie. Dzień dobry. I Radosław Przymuszała. Również dzień dobry. Dzień dobry. Klub kibica Zastal. Od razu informacja, planowana była rozmowa z kibicami. Chcieliśmy też zaprezentować rozmowę z koszykarzami, ale zarząd klubu wczoraj podjął decyzję, że koszykarze przed meczem w Obrzychu mają zakaz rozmów z dziennikarzami. Pozostawiamy to bez komentarza, natomiast kibicowskie oko i kibicowskie spojrzenie bardzo nas interesuje. W związku z tym od razu pytanie do Was. Trzy mecze, trzy porażki. Rozczarowanie? Duże, małe, czy wręcz przeciwnie? Można było się spodziewać, że ten początek taki może być. Pani Małgorzata. Ja uważam, że te trzy porażki jakby no nie były brane pod uwagę. Uważam sama osobiście, że na przykład ostatni mecz drużyna mogła wygrać. Co prawda ta trzecia kwarta no, zadecydowała o tym niekorzystnym wyniku, o tym, że tak bardzo nam odjechali goście. Pierwszy mecz z Anvilem, z liderem obecnym tabeli. Myślę, że gdzieś z tyłu głowy każdy miał, że porażka no, wchodzi w grę. Wystarczy spojrzeć na skład Anvilu i wszyscy wiemy, że to jest naprawdę mocna ekipa. Pokazali to na parkiecie. Mecz się odbył. Drugi mecz... Nie wiem, mógłby się zakręcić w okolicach remisu. No ale dopiero w trzecim można było powiedzieć, że była ta walka, o której zawodnicy mówili. Przez pierwsze dwie kwarty była dobra energia, były punkty. Wynik był całkiem pozytywny, bo obie drużyny rzuciły po 55 punktów, z tego co pamiętam. Natomiast myślę, że no, cierpliwość tutaj jest takim kluczowym słowem. Zespół był budowany praktycznie, można powiedzieć, od początku, no bo z poprzedniego składu zostało dwóch zawodników. Zgranie drużyny koszykarskiej no to jest też pewnie kwestia nie kilku tygodni, czy tam miesięcy, które są w polskiej lidze w okresie tym przygotowawczym. Ale za chwilę będziemy analizować. Przerwę pani, bo to dlaczego tak jest, to jest jedno. Natomiast chciałem was zapytać o te emocje, bo jak się przychodzi na halę i nawet jak się patrzy na ten terminarz, tak sobie myślałem, wow, sporo spotkań u siebie, no to fajnie, gdyby ten początek był dobry. Ale tu już trzy pierwsze mecze u siebie, trzy przegrane i pytam o te emocje was. Czy to było rozczarowanie właśnie, czy gdzieś patrząc na ten kalendarz można się było tego spodziewać, panie Radku? Ja myślę, że nie rozpatrywałbym tego przez pryzmat wyniku tylko i wyłącznie, bo oczywiście to są trzy porażki i każdy jest rozczarowany wynikiem, ale tak patrząc po rywalach, no to można było te dwie porażki wkalkulować, tylko tu chodzi głównie o styl, bo ten styl po prostu jest naprawdę słaby. Jak się popatrzy, no oczywiście są momenty, kiedy drużyna wydaje się grać dobrze, tylko nie potrafimy tego utrzymać przez całe spotkanie i to jest największy problem, bo na przykład z Legią to w zasadzie pierwsza kwarta w porządku, druga kwarta w porządku, czwarta kwarta, no nie wiemy na ile Legia już odpuściła, ale też było dobrze. Natomiast ta trzecia kwarta, no beznadziejna, tak, można tak po prostu wprost powiedzieć. I jest oczywiście rozczarowanie, przede wszystkim właśnie tym, jak drużyna zachowuje się na boisku, bo wynik to jest pochodna tego zachowania, natomiast sam styl, ja no, nie widzę po prostu za bardzo w tej chwili ani stylu w obronie, ani stylu w ataku, gdzie obrona miała być właśnie tak naprawdę naszą mocną stroną, a nie jest niestety. 90 punktów średnio Zastal traci na mecz, co w obecnych warunkach ekstraligowych w Orlen Basket Lidze to jest wynik, nie powiem koszmarny, ale bardzo zły, tak mówiąc delikatnie. Nie jesteśmy w środku drużyny, natomiast chciałem się dopytać was, jak wy diagnozujecie właśnie tę przyczynę, bo tutaj się właściwie chyba jedna rzecz rzuca w oczy, brak takiego zaangażowania, może poza, tak jak pani mówiła, meczem z Legią. To rzeczywiście tak można zdefiniować? Brak tej walki, tego ognia? Myślę, że coś jest na rzeczy. Na pewno docierają różne głosy. Zresztą widać to, że teraz próbuje zarząd, można powiedzieć, no osoby zarządzające klubem wstrząsnąć drużyną, bo też tutaj, jak wiemy, no treningi zamknięte, jest pełna mobilizacja przed meczem w Wałbrzychu, więc tutaj to nie jest też tak, że nikt w tym momencie z tą sytuacją nic nie robi. Są ruchy wykonywane, zastanawiają się wszyscy nad tym, co zrobić dalej, bo to są niby tylko trzy
spotkania, ale zaraz z trzech może zrobić się 5, potem 7 i będzie już naprawdę gorąco, a jak robi się gorąco, to ciężko jest później już tak naprawdę pewne rzeczy odkręcić. A później już bardzo trudno właściwie wejść na taki poziom mentalny chyba wygrywania, prawda, jeżeli się taki słaby początek ma. Tak, bo no, nie ma też tutaj słabych drużyn w tym sezonie, można powiedzieć, tak przynajmniej przez pryzmat tych pierwszych kolejek. Nie ma takiej drużyny, którą powiedzmy w zeszłym sezonie był Sokół Łańcut, gdzie mogliśmy założyć, że no dobrze, my gramy słabo, ale jest jeszcze Sokół. A tutaj Beniaminek, Górnik Wałbrzych radzi sobie znakomicie. Inne drużyny, które miały potencjalnie radzić sobie słabo, czyli GTK Gliwice, MKS Dąbrowa Górnicza, zaskakująco dobrze sobie radzą. No jedynie powiedzmy Czarni Słupsk tutaj faktycznie tak jak my dołują. Ale no ja mimo wszystko dałbym czas tej drużynie i mówię tutaj zarówno jeśli chodzi o zawodników, jak i o cały klub, również osoby zarządzające, bo myślę, że też już być może nawet w perspektywie kilku godzin będziemy mieli pewne informacje, którymi będziemy mogli się cieszyć, więc oby również można było się cieszyć z wyników w Wałbrzychu. Chodzą słuchy odnośnie ruchów, ale także odnośnie trenera. Trener powinien zostać zmieniony, waszym zdaniem? Trudno powiedzieć. Myślę, że to jest zbyt krótki okres, te trzy mecze. Natomiast jeszcze chciałam nawiązać do poprzedniego pana pytania. Ja uważam, że też jakby takim dużym mankamentem jest to, że w drużynie nie mamy lidera. Nie ma zawodnika, który pociągnąłby ten zespół nie tylko punktowo, ale też tak mentalnie na boisku. I myślę, że to jest też głos wielu kibiców, bo jak wraca się z hali, to się rozmawia nawet z przypadkowymi osobami na ulicy. I brak tego lidera, który wyraźnie będzie robił te no, ponad 20 punktów, czy pod 20 punktów, ale regularnie co mecz, to jest bardzo widoczne i wiele osób upatruje w tym też to, że te mecze są takie no, nie do końca dograne, są takie trochę rozlazłe. Na temat kwestii zmiany lidera, ja bym tutaj była taka, że tak powiem, ostrożna z tego względu, że no, trzy mecze to jest chyba zbyt krótki okres. Pamiętajmy w tamtym sezonie, co się wydarzyło. Aczkolwiek w przestrzeni gdzieś się pojawia już. No nie ukrywajmy tego, przecież też jesteśmy blisko w pewnych tematach i gdzieś się to pojawia. Nie mówię, że tak ma być, natomiast siłą rzeczy. Ja się śmieję, że zawsze najłatwiej zrzucić na trenera winę. Bo takie często głosy są, nie tylko w koszykówce, ale tak często się mówi, że najłatwiej jest zrzucić winę na trenera, prawda? Jesteśmy po trzech pierwszych meczach. Hey Index Kosz, na antenie stawiamy kropkę, ale rozmawiamy oczywiście, rozkładamy na czynniki pierwsze to, co się dzieje w Zastalu w pierwszych trzech spotkaniach, a więc bądźcie z nami w Index TV i w naszych mediach społecznościowych. Pytanie jest takie w oparciu o to, co mówiliście, jeżeli chodzi o brak lidera tego zespołu, ale chciałem was zapytać, kto jest takim, nie chcę powiedzieć ulubieńcem, bo to może trywialnie brzmi, ale takim gościem, z którym się kibice utożsamiają, którzy no, patrzą na niego jak na swojego, bo wiadomo, że było sporo zmian, zostało tylko dwóch zawodników. Poza Filipem Maczakiem to są jednak ludzie z zewnątrz. Czy jest taki koszykarz albo koszykarze, z którymi się jakoś specjalnie dzisiaj kibice utożsamiają, czy to jeszcze za szybko? Znaczy, no na pewno oczywiście z Filipem Matczakiem, no ale to jest oczywistość, jak to się mówi. Natomiast, no jeśli chodzi o pozostałych zawodników, możemy się utożsamiać z racji tego, że jest już tutaj drugi sezon. Zresztą sam wskazywał, że liczy na to, że być może będzie to dłuższa współpraca, czyli z Michałem Kołodziejem. Oczywiście również Marcin Woroniecki, no drugi sezon jest z nami, ale no tak po prawdzie to ciężko się w koszykówce utożsamiać z zawodnikami przez to, że... No, za szybkie te zmiany. Tak. No, kiedy byliśmy na tym topie, na tym szczycie, no to wtedy mogliśmy sobie pozwolić na to, żeby tych najlepszych utrzymać przez wiele sezonów. I wtedy rzeczywiście u nas przecież Przemek Zamoyski, Łukasz Koszarek, Adam Chrycaniuk, ile oni sezonów byli u nas i faktycznie z tym składem można było się tak mocno utożsamić. A tutaj nawet jeżeli odczuwamy faktyczną sympatię do danych zawodników, bo chociażby Michał Kołodziej jest bardzo lubianym przecież zawodnikiem, no to ciężko jednak tutaj zastanawiać się nad tym, żeby się mocno jakoś tak zżyć, utożsamić, jeżeli on w przyszłym sezonie może już grać gdzieś zupełnie indziej. Mam nadzieję, jest dopiero drugi sezon tak de facto. Tak. I tak długo. Takie mamy też czasy, że przynajmniej w tej naszej krajowej koszykówce ciężko tutaj się utożsamiać z drużyną, skoro ona co roku się zmienia. I to też jest trudne dla kibiców, natomiast my po prostu w tej sytuacji nie tyle utożsamiamy się z zawodnikami. Im po prostu bardzo mocno kibicujemy, natomiast sercem jesteśmy ogólnie za klubem, za Zastalem po prostu. I to jest najważniejsze, o czym mówicie. Natomiast chciałem panią Małgorzatę zapytać, jak już abstrahując od tych trzech pierwszych porażek, jak w ogóle kibice spoglądali na ten nowy Zastal z nowym obliczem, no nie chcemy tutaj wracać do szczegółów, ale wiadomo, że dużo się zmieniło, mówiąc wprost, jeżeli chodzi o Zastal, o otoczenie Zastalu i tak spokojniej przed sezonem. Miałem wrażenie, że nawet bardzo spokojnie było, jeżeli chodzi o Zastal. Może to jest też punkt, że czasami takie samo uspokojenie nie jest dobre, ale chodzi o postrzeganie. Jak ten nowy Zastal postrzegacie? Ja myślę, że tyle, ile kibiców, to tyle będzie opinii na ten temat.
Moje prywatne zdanie jest takie, że my w ogóle powinniśmy się cieszyć, że my gramy ten sezon. Dlatego, że sytuacja na koniec tamtego sezonu była naprawdę trudna i wiele osób, które przychodzi na jakiś jeden mecz, czy tam kilka meczów w sezonie, nie zdawało sobie sprawy z tego, jak to wszystko wyglądało. My z Radkiem byliśmy tutaj w tym zespole, który tam udzielał się troszeczkę, byliśmy w Urzędzie Miasta, były rozmowy prowadzone. To były rozmowy bardzo trudne, bo musimy pamiętać, że jak się wszystko dzieje dobrze, to jest fajnie, a jeżeli zaczynają się jakieś problemy, no to już sytuacja no, wygląda tak, jak wygląda. Myślę, że w sporcie, w koszykówce i też, nie wiem, w życiu, w biznesie, w ekonomii, taka sinusoida, że raz jest się na górze, a raz jest się na dole, jest naturalną siłą rzeczy. Myślę, że wiele osób cieszy się po prostu z tego, że sezon jest. A to widać też po frekwencji, prawda? Te pierwsze trzy mecze, zwłaszcza mecz o 12:40 w niedzielę, pora, nazwijmy to, Rosłowa. Taka sobie, a jednak ludzie przychodzą. Jednak ten basket jest potrzebny w Zielonej Górze. Tak, ja myślę, że w momencie, kiedy też nie ma sezonu żużlowego, wielu kibiców, którzy chodzą na żużel, przychodzi też na Zastal. Ale myślę też, że wiele osób takich po prostu, którzy nie są jakimiś ekstra kibicami takimi regularnymi, nie noszą koszulek, tylko po prostu przychodzą, żeby dobrze spędzić czas, zobaczyć tą koszykówkę na takim profesjonalnym poziomie. Już nie wspomnę też o tym, że oglądanie meczu z tego poziomu parkietu, czyli z tych niskich trybun, no to jest niesamowite przeżycie, tak? No bo jak ci zawodnicy tam skaczą na takiej wysokości, te piłki zagrywają, to wszystko fruwa. Super sprawa. Natomiast wracając do pana tematu, do pana pytania, uważam, że dobrze, że gramy ten sezon. Być może jest taki sezon przejściowy. Nie wiemy, co będzie. Tak jak Radek wspomniał, zawodnik dzisiaj jest, jutro go nie ma, ale klub jest, miał przecież osiągnięcia. Byliśmy na fali, teraz wychodzimy na prostą po takim dosyć sporym dołku. Ja mam tylko taką nadzieję, że no, wrócimy na te dobre tory, że będziemy walczyć o medale. Także jestem dobrej myśli. Myślę, że trzeba dać czas zawodnikom, trenerowi. Cierpliwość, widzę, tak. To jest słowo klucz, ale tego się trzymamy, chociaż w sporcie, jak to w życiu, bardzo szybko wszystko wychodzi. Mecz za meczem, jeden, drugi, trzeci, czwarty i właściwie często nie ma kiedy pójść po taką sportową refleksję, bo trzeba tu i teraz wygrywać. Ale to już rozważania na inny czas. Wałbrzych jutro. Chciałem się zapytać, jak wygląda organizacja takich wyjazdów? Wiem, że może to jest trywialne też pytanie i takie bardzo proste, natomiast żeby pojechać, no Wałbrzych to jest akurat blisko, ale na drugi koniec Polski, czasami w środku tygodnia, to trzeba mieć dużo takiego samozaparcia i takiego serducha kibicowskiego, a często jeździcie nie w 2, 3, 5 osób, tylko w kilkanaście, kilkadziesiąt. Jak w ogóle takie organizowanie tych wyjazdów wygląda? Trzeba, nie wiem, wcześniej coś zaplanować, urlopy w pracy pobrać? Panie Radku. No to wszystko zależy tak naprawdę od tego, kiedy jest mecz i wtedy trzeba dostosować różne sprawy, ponieważ no tutaj też wracając do tej frekwencji, chociażby w niedzielę, też niestety jest tak, że w tym sezonie będziemy mówili, teraz mówię akurat o meczach u siebie, ale to tak na marginesie tutaj dopowiadając do tego, co zostało powiedziane, że część spotkań musieliśmy chociażby przełożyć na poniedziałek, a poniedziałek jest zawsze najgorszym dniem dla odgrywania spotkań, jeśli chodzi o frekwencję. Więc no, z tą frekwencją może być różnie. Mam nadzieję, że najbliższe wiadomości trochę tę frekwencję podniosą i oczywiście tutaj nie myślę, że tylko trochę. Natomiast jeśli chodzi o wyjazdy, no tutaj jeżeli mamy do czynienia z wyjazdem weekendowym, to jest o tyle łatwiej, że wtedy można po prostu wcześniej zrobić rozeznanie, ile osób byłoby zainteresowanych i no, wynająć autokar po prostu i całym autokarem w tej sytuacji jechać na mecz. Natomiast jeżeli mówimy o takich meczach, jak chociażby jutro w Wałbrzychu, to jest co prawda niby już weekend, niby piątek, ale jednak to trzeba wcześniej wziąć te wolne w pracy, bo to jest no, teraz co prawda mecz o 19:30 był przez moment awizowany jako 18:00, znaczy najpierw 19:30, później 18:00. A teraz znowu 19:30. Tak, więc zakładając, że niektórzy ludzie myśleli, że jednak będzie o 18:00, no to już kalkulowali, że trzeba by było wziąć tak naprawdę pół dnia wolnego w pracy, bo to zawsze trzeba założyć więcej niż te 2 godziny, które się jedzie do Wałbrzycha, zwłaszcza jak się jedzie autokarem więcej osób, bo to po stoję co chwilę, ktoś chce tak naprawdę się zatrzymać, więc no tutaj jest problem. Natomiast jeżeli chodzi o sytuację tak jak teraz do Wałbrzycha, no nie jest organizowany ten wyjazd zbiorowy. To znaczy w tym sensie nie jest organizowany, że nie ma autokaru. Natomiast są oczywiście dostępne bilety. Każdy zainteresowany mógł na profilu klubu kibica wyrazić chęć wyjazdu do Wałbrzycha. Poszukiwać też środka transportu, bo umożliwiliśmy jakby składanie takich powiedzmy ogłoszeń, kto dysponuje takim środkiem transportu, a kto byłby zainteresowany i potrzebował tego środka transportu. Więc organizujemy się tutaj w ten sposób, że dojeżdżamy sami we własnym zakresie. Natomiast
bilety jakby już tutaj rozdysponowuje nasz kolega Przemek, który tutaj to wszystko dograł. Tak więc myślę, że no tak około 20, co najmniej 20 osób jutro w Wałbrzychu zagości. No i to i będzie głośno, chociaż Wałbrzych jest z mojej pamięci legendarny, jeżeli chodzi o kibicowski klimat. No ale to dobrze. A chciałem panią zapytać, a gdzie nas pozytywnie się postrzega? Wszędzie w kraju? Czy są takie miejsca, gdzie jak patrzycie na mapę, o kurczę, to tam jedziemy, to tak sobie. No jedziemy do tego Wałbrzycha i tam zdaje się raczej będzie w takiej przyjaznej atmosferze. No na pewno Szczecin. W Szczecinie bardzo często kibice ze Szczecina przyjeżdżają do nas na mecze. Czasem ktoś od nas tam jedzie. Myślę też, że już takie animozje między klubami to już jest taka trochę historia, bajka, Banialuka i przeszłość. Ale one były też w koszykówce, prawda? Tak, no oczywiście. Myślę też, że już trochę to środowisko, które długo chodzi na koszykówkę, to już jest takie środowisko trochę bardziej dorosłe, już gdzieś te animozje odchodzą na bok, więc wiadomo, czasem jakiś tam komentarz na Facebooku pod postem czy pod zdjęciem złośliwy się pojawi, prawda? Ale myślę, że te czasy raczej tych takich nieprzychylnych nastawień do kibiców z innych miast, to już chyba raczej trochę minęło. I bardzo dobrze. Klub Kibica Zastal kibicuje, trzyma kciuki, prosi o cierpliwość, ale jednocześnie też daje bardzo dużo od siebie. Od lat słyniecie z tego, że dajecie dużo. Co w najbliższym czasie, jeżeli chodzi o plany, o akcje kibicowskie, o eventy? Znaczy, wszystko jest tak naprawdę zależne też, jeśli chodzi o takie bieżące wydarzenia, od tego, co się dzieje. Jeśli chodzi o to, jak jesteśmy postrzegani, to też chciałbym tutaj wskazać, że myślę, że to się zmienia przede wszystkim też dlatego, że inni kibice poznają nas jako kibiców, jakie my mamy podejście. My jako klub Kibica nigdy nie mieliśmy takiego konfrontacyjnego podejścia, jak to się kojarzy z kibicami w piłce nożnej chociażby. My wręcz odwrotnie skupiamy się na tym, żeby kibicować naszej drużynie, a do rywali jesteśmy o tyle pozytywnie nastawieni, że bardzo chętnie zawsze przywitamy, bijemy brawo przed meczem, bijemy brawo po meczu, natomiast oczywiście w trakcie spotkania kibicujemy swojej drużynie, ale nie jest to robione z jakąś tam nienawiścią, powiedzmy do rywala. No to widać, że tu jest przyjazny klimat. Tak, natomiast jeśli chodzi o akcje, no tutaj takie większe, jak to się mówi, grubsze akcje planowane, to jest przede wszystkim powrót do testu wiedzy i tutaj kolega z klubu Kibica Miłosz przejmuje schedę po świętej pamięci Tomku Wiktorskim, który zawsze tym, no to był jego konik, ten test wiedzy i to było naprawdę świetne wydarzenie, świetna zabawa. Nie ma chyba osoby, która by to o tym się negatywnie wypowiadała i bardzo dobrze, że to wraca. Oczywiście to jest test wiedzy imienia właśnie Tomka Wiktorskiego w tym roku, więc jeżeli ktoś jeszcze nie wiedział o tym, że test wiedzy będzie, no to jak najbardziej zapraszamy do zapisów. Myślę, że trzeba będzie śledzić nasz profil klubu Kibica i na bieżąco, jak już uruchomimy te zapisy, się zapisywać, bo myślę, że wiadomo, liczba miejsc jest ograniczona, a szybko to się pewnie rozejdzie. Jeszcze cały czas też poszukujemy firm, osób, które chciałyby w jakikolwiek sposób pomóc w organizacji tego testu wiedzy, więc tutaj też zachęcamy do kontaktu w razie czego. To jest, jeśli chodzi o taką największą akcję i do niej podchodzimy z bardzo dużym sentymentem. Natomiast jeżeli chodzi o inne planowane akcje, no to tutaj na pewno wspieranie cały czas na spotkaniach tak, jak to robimy. Wyjazdy, jeżeli będzie taka możliwość, też w zależności od terminarza. Myślę, że jeżeli nie będzie to w środku tygodnia, to na pewno się też w sposób zorganizowany wybierzemy do Szczecina. Wszystkie te informacje pojawiają się na profilu klubu Kibica i to trzeba tutaj po prostu na bieżąco śledzić. Jeśli chodzi też o, powiedzmy, naszą działalność jako klub Kibica, to też trzeba zwrócić uwagę, że myślę, wyróżniamy się na tle całej Polski, jeśli chodzi o tą działalność kibicowską. Chociażby nawet marketingowo, to co w tym roku, ale w tamtym sezonie zrobiliśmy, to było, myślę, Mistrzostwo Świata, jeżeli chodzi o te filmiki zachęcające do wsparcia drużyny, chociażby przed meczem z Sokołem Łańcut właśnie. No, mamy również podcast prowadzony przez Klub Kibica, mamy swój program, gdzie zapraszamy gości i rozmawiamy więcej trochę też o historii Zastalu, o tym ogólnie właśnie, jak się kibicuje koszykówce, tak naprawdę z czym to jest związane, jakie to są doznania, więc no tutaj pod tym kątem myślę, że naprawdę nie jest to żadne przechwalstwo z naszej strony, że... No jesteście w tym życiu bardzo mocno koszykarskim, tak naprawdę. Tak. I dalej zamierzamy, więc po prostu te akcje będą, a część z nich też na pewno nie chcemy w tej chwili zdradzać, jakie. No to trzymamy kciuki, żeby tych akcji było jak najwięcej i żeby to środowisko no, tak mocno się organizowało i było zaangażowane, ale co do tego jesteśmy przekonani, że tak będzie. Bukmacherki nie lubimy, ale plus ile będzie w Wałbrzychu? Kurczę, trudno powiedzieć. Niestety nie będzie mnie na tym meczu, żałuję, ale będę oczywiście słuchać wszelkich relacji. Uważam, że jeżeli mielibyśmy wygrać, to jak wygramy nawet 6 punktami, to
Będzie dobrze. Zostaje zapisane, plus 6 w takim razie. Dobrze. Ja powiem inaczej, nawet jak wygramy jednym punktem, to będzie dobrze. Dzięki. Natomiast no, trochę jestem sceptyczny co do tego meczu, bo widziałem spotkania Górnika i... Właśnie to chciałem powiedzieć, że jednak oni bardzo dobrze zaczęli przecież. Tak. Dwa wyjazdowe zwycięstwa. Ten pierwszy przegrany mecz z Kingiem Szczecin, to też oni się bardzo długo trzymali. Ten Beniaminek, prowadzony zresztą przez byłego członka sztabu szkoleniowego z Telmetu jeszcze ówczesnego Andrzeja Adamka, on świetnie wystartował i... No, są faworytami, nie ma się co oszukiwać jutro. To ale na pewno. Niech będzie tak jak mówicie. Bardzo serdecznie dziękuję za wizytę w naszym studiu. Mam nadzieję, że to nie ostatnia wasza wizyta, bo o koszykówce warto rozmawiać. Małgorzata Zielińska, Radosław Przemuszała, Klub Kibica Zastal. Dziękujemy serdecznie bardzo. Dziękujemy. Dziękuję również bardzo. I Klub Kibica kończy naszą rozmowę dziś. Hej, Indeks Kosz tradycyjnie o stałej porze, czyli w każdy czwartek o 11.15. Maciej Noskowicz, do zobaczenia, do usłyszenia. Myślisz, że wiesz wszystko o koszykówce? Hej, Indeks Kosz! To pigułka wiedzy o zielonogórskim baskecie. Ekstraliga, druga liga, rozgrywki młodzieżowe, a nawet amatorskie. Hej, Indeks Kosz! W czwartki o 11.15 w Radiu Indeks i w Indeks TV.